Proszę Państwa, proszę o ciszę. Rozpoczynamy piątą sesję. Otwieram piątą sesję Rady Gminy piątej kadencji. Stwierdzam prawomocność obrad. Na 15 radnych obecnych jest 15 radnych. Proszę Państwa, w związku z tym, że w większości jednostek pomocniczych odbyły się już wybory, chciałabym serdecznie powitać i nowych, i nowych starych przedstawicieli jednostek pomocniczych. W Biedrusku pani Magdalena Przystołowska. Panowie radni chcieliby wręczyć pani kwiaty. Panowie radni z Biedruska. Serdecznie gratulacje z wyboru, liczę na długą i owocną współpracę, aby się wszystko układało. I już tak powiem, możesz nas bardzo zaprosić. W Golęczewie, przepraszam, w Chludowie ponownie została wybrana pani Halina Gramsz. Serdecznie gratuluję. W Golęczewie ponownie został wybrany pan Przemysław Majkowski. Gratuluję serdecznie. Na osiedlu Grzybowym Małgorzata Salwa-Hajbach. W Zielątkowie ponownie została wybrana pani Regina Roszczyk. Gratuluję serdecznie. W Złotkowie ponownie został wybrany pan Michał Brdęk. W Złotniki Osiedle nowo wybranym został pan Grzegorz Skowiński. I w Złotniki Wieś pani Ewa Korek. Tym samym dziękuję serdecznie wszystkim byłym przewodniczącym i sołtysom za ich ciężką pracę i wkład w rozwój lokalnej demokracji. Natomiast nowym życzę samych sukcesów na nowej drodze działania społecznego. Proszę Państwa, zanim rozpoczniemy i przejdziemy do porządku obrad, chciałabym poinformować, że wpłynęło do mnie pismo. Zgodnie z paragrafem 43 Regulaminu Rady Gminy Suchy Las informuję o utworzeniu 24 marca 2015 roku Klubu Radnych Nowoczesna Gmina. Klub tworzą Jarosław Ankiewicz, przewodniczący klubu, członkowie Wojciech Korytowski, Ryszard Tasarz, Urszula Ćwiertnia, Maciej Jankowiak, Grzegorz Rewers, Paweł Tyrka. Pozwolicie Państwo, że usiądę. Przechodzimy do porządku obrad. Czy ktoś z Państwa wnosi uwagi do porządku? Bardzo proszę, Pani Sekretarz. Pana Wójta, złożyć wniosek o dodanie dodatkowego punktu do porządku obrad. Oświadczenie Rady Gminy w sprawie rozbudowy Urzędu Gminy. To jest to oświadczenie, które zostało dopięte, projekt został dopięty do materiałów na sesję. Tym niemniej stało się to już po podpisaniu porządku obrad przez panią przewodniczącą, dlatego stąd prośba w tej chwili o dopisanie tego punktu do porządku obrad w dowolnym miejscu. Przegłosowujemy. Kto z Państwa jest za przyjęciem tej propozycji? Dziękuję jednogłośnie. Proponuję, aby był to punkt 21 ostatni. Czy ktoś jeszcze z Państwa chce zgłosić uwagi? Proszę, pan radny Matysiak. Jako przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego chciałbym zgłosić dwa wnioski, z czego jeden dotyczyłby zdjęcia z dzisiejszego posiedzenia punktu 4, podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Golęczewo Wschód i punktu 7, podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Park Technologiczny Północny Wschód w Złotnikach.
Komisja omawiała te punkty i również komisja była za zdjęciem tych dwóch punktów z posiedzenia komisji. Sesji, przepraszam. Czy zechciałby pan krótko uzasadnić, dlaczego? Przy punkcie czwartym przyszli mieszkańcy i złożyli szereg uwag i wniosków dotyczących planu. Komisja również podzieliła te obawy i wnioski mieszkańców i chcielibyśmy również też, to jest ujęte w protokole z komisji, został złożony wniosek o rozpatrzenie możliwości w innym miejscu zlokalizowania rzeczonego parkingu. I komisja też chciałaby się zapoznać szerzej trochę z przyległym terenem i również podyskutować szerzej na ten temat. Przy punkcie siódmym również komisja wnioskowała o przesunięcie z powodu zbyt wielu wątpliwości i niejasności dotyczących oznaczeń terenów, dla których byłby zmieniany plan. I został złożony wniosek o przesunięcie w celu podjęcia rozmów z właścicielami posesji, na których, czy działek, na których by miał być zmieniany plan. Aby nie powstał jakiś konflikt i po prostu, żeby łatwiej się też procedowało od razu plan. Dziękuję. Kto z państwa jest za wycofaniem z porządku obrad punktu czwartego? Piętnastu radnych za. Kto z państwa jest za wycofaniem punktu siódmego? Też 15 radnych za. Proszę państwa, w związku z tym zmienia nam się numeracja porządku. Pierwszy punkt, otwarcie sesji, drugie stwierdzenie prawomocności obrad, trzeci punkt, przyjęcie protokołu. Następnie podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Suchy Las, będzie to punkt czwarty. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Złotniki, będzie to punkt piąty. Następnie punkt ósmy staje się punktem szóstym, dziewiąty siódmym, dziesiąty ósmym, jedenasty dziewiątym, dwunasty dziesiątym, trzynasty jedenastym, czternasty dwunastym, piętnasty trzynastym, szesnasty czternastym, siedemnasty piętnastym, osiemnasty szesnastym, dziewiętnasty siedemnastym, dwudziesty osiemnastym i dziewiętnastym punktem będzie oświadczenie, następnie punktem 20 informacje, punktem 21 interpelacje i zapytania radnych, 22 wolne głosy i wnioski i 23 zamknięcie sesji. Przechodzimy, proszę państwa, do punktu trzeciego, przyjęcie protokołu numer 4 sesji Rady Gminy Suchy Las z dnia 26 lutego 2015 roku. Czy ktoś z państwa wnosi uwagi do protokołu? Jeżeli nie ma uwag, przystępujemy do głosowania. Kto z państwa jest za przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji? 15 za. Teraz mam numer uchwały. Tak, tak, tak. Nie, nic nie jest potrzebne. Tu są nowe. Czyli to będzie 39, czyli zaczynamy odtąd. No. Tak? A później tak. Tak powinno wystarczyć. Dobrze. Ja już jestem.
Dobrze. Proszę Państwa, przechodzimy do punktu czwartego. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Suchy Las na terenie działek o numerach ewidencyjnych 860/23, 860/24, 860/34, 860/36, 860/37 i część działki o numerze ewidencyjnym 860/35. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa chciałby na temat tej uchwały się wypowiedzieć? Proszę tutaj o opinię przewodniczącego Komisji Finansowo-Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego, pana radnego Matysiaka. Komisja pozytywnie odniosła się do tej uchwały. 3 głosy za, 1 przeciw i 2 się wstrzymały. Jedyna uwaga, jaka tam była zwrócona przez komisję, to że projektant nie uwzględnił tam jednej działki, po prostu tam jest króciutki odcinek, bodajże 6 czy 5 metrów, aby umożliwiło to dojazd do posesji. To była jedyna uwaga taka. Dziękuję. Czy jeszcze z Państwa ktoś chciałby coś dodać? W takim razie przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Wszyscy radni jednogłośnie. Nie, przepraszam. 14 radnych za. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? 1 głos wstrzymujący się. Proszę Państwa, uchwała nosi numer 5/39/15. Przechodzimy do następnego punktu, punktu 5. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Złotniki na terenie działki o numerze ewidencyjnym 859. Czy pan przewodniczący komisji? Komisja pozytywnie zaopiniowała jednogłośnie. Przepraszam, nie dosłyszałam. Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała. Proszę Państwa, czytam projekt uchwały. Uchwała uchylająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Złotniki na terenie działki o numerze ewidencyjnym 859. Kto jest za przyjęciem tej uchwały? Piętnastu za, wszyscy radni jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do następnego punktu, punktu 6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Suchy Las, rejon ulicy Diamentowej. Proszę pana przewodniczącego Komisji Finansowo-Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego o opinię komisji. Opinia komisji jest pozytywna, jednogłośnie. Za przyjęciem uchwały. Czy jeszcze ktoś z Państwa chciałby coś dodać na temat tej uchwały? W takim razie czytam treść projektu uchwały. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Suchy Las, rejon ulicy Diamentowej 2. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały? 15 radnych za, jednogłośnie. Uchwała nosi numer 5/41/15. Przechodzimy do następnego punktu, punktu 7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Suchy Las, rejon ulicy Bogusławskiego, północny wschód. Poproszę pana przewodniczącego o opinię komisji. Komisja jednogłośnie opowiedziała się za, pozytywnie. Czy ktoś z Państwa chciałby dodać coś do projektu uchwały? Nie widzę. W takim razie czytam projekt uchwały. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Suchy Las, rejon ulicy Bogusławskiego, północny wschód. Kto z Państwa jest za przyjęciem tej uchwały?
Wszyscy radni jednogłośnie, 15 za. Uchwała nosi numer 5/42/15. Przechodzimy do następnego punktu, punktu 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Suchy Las na lata 2015-2029. I tutaj bym poprosiła uprzejmie panią skarbnik o parę słów na temat tej uchwały. Szanowni Państwo, z uwagi na to, iż zadanie inwestycyjne budowa kanalizacji w rejonie ulicy Lisiej w Suchym Lesie należy do przedsięwzięć wykazywanych w wieloletniej prognozie finansowej i wpłynął wniosek z referatu budowlano-inwestycyjnego o przesunięcie środków z wydatków niewygasających z uwagi na termin płatności sierpień 2015, a także z uwagi na propozycję, na wniosek o zwiększenie środków na budowę ulic na to zadanie z uwagi na chęć wykonania projektu drogowego ulicy Sprzecznej wraz z odwodnieniem. Jest tutaj w projekcie zmiany uchwały zwiększenie na rok 2015 wydatków na to zadanie o kwotę 60 tysięcy zł. Dziękuję bardzo. Pan Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej, jak Komisja ustosunkowała się do tej uchwały? To jest punkt 8. Komisja pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowała ten wniosek. Dziękuję. Czy jeszcze ktoś z Państwa chciałby o coś zapytać, czy coś dodać? W takim razie czytam projekt uchwały. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Suchy Las na lata 2015-2029. Kto z Państwa jest za przyjęciem tej uchwały? 15 radnych za, jednogłośnie. Dziękuję. Przechodzimy, proszę Państwa, do następnego punktu, punktu 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową gminy Suchy Las na rok 2015. I tutaj również bym poprosiła panią skarbnik o parę słów na ten temat. Szanowni Państwo, podstawą wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2015 są otrzymane pisma do dysponentów Wyższego Urzędu, czyli z Ministerstwa Finansów, jak również od wojewody. Jak również fakt, że w tym roku, od roku 2015 pojawi się nowa kategoria dochodów, będzie to kwota niewielka, aczkolwiek należy ją wprowadzić do budżetu i pokazać. To są wpływy z opłat za udzielanie ślubów poza siedzibą Urzędu Stanu Cywilnego. I ponieważ takie dwa śluby już się odbyły, koszt wynosi 1000 zł, w związku z powyższym wprowadziliśmy 3000 zł, żeby pokazać ten plan. Odpowiednio po stronie wydatków kwota ta będzie przeznaczona na wynagrodzenia pracownika Urzędu Stanu Cywilnego, który takiego ślubu udziela. Oczywiście nie będzie on otrzymywał wynagrodzenia w takiej wysokości, jak jest wpłata, natomiast zwiększenie wydaje mi się zasadne i później na koniec roku porównamy wpłaty z tego tytułu, no i koszty, jakie ponosimy. Otrzymaliśmy również zwiększenie subwencji oświatowej, ponieważ jak co roku po uchwaleniu budżetu państwa wszystkie jednostki samorządu terytorialnego dostają informacje o ostatecznych kwotach subwencji oświatowej, jak również wpłat do budżetu państwa. Ta kwota tak zwanego janosikowego pozostała bez zmian, natomiast subwencję oświatową zwiększono nam o kwotę 43 146 zł i kwota ta odpowiednio po stronie wydatków została w projekcie zaplanowana z przeznaczeniem na remont pomieszczeń w Zespole Szkół w Biedrusku w związku z planowanym utworzeniem dodatkowego oddziału przedszkolnego. Również z uwagi na to, iż na wydatkach niewygasających inwestycja, która nazywa się
która dotyczy przebudowy tutaj modernizacji ulicy Jagodowej, nie zostanie zakończona do 30 czerwca, co jest warunkiem bycia wydatkiem niewygasającym. Również kwotę 746 765 zł, jaka była na wydatkach niewygasających, wprowadzamy po stronie dochodów i odpowiednio zwiększamy po stronie wydatków środki na ten cel. Inwestycja ta będzie realizowana w okresie letnim podczas przerwy wakacyjnej. Dostaliśmy również informację od wojewody kwoty 31 tysięcy z przeznaczeniem na dofinansowanie programu dożywiania. Wydatek ze strony gminy to jest 70 tysięcy zł, czyli w sumie zadanie będzie wynosiło 101 tysięcy zł. Jeśli chodzi o zmianę w planie wydatków bieżących, to tak jak wspomniałam, zwiększenie wydatków z tytułu udzielania ślubów poza siedzibą Urzędu Stanu Cywilnego. Jeśli chodzi o zarządzanie kryzysowe, na wniosek pana kierownika referatu bezpieczeństwa została uruchomiona rezerwa na zarządzanie kryzysowe z przeznaczeniem na pomoc dla pogorzelców. To jest kwota 8800 zł i odpowiednie 8000 na zakup materiałów niezbędnych do remontu i 800 zł na usługi. Jeśli chodzi o szkoły, o oświatę i wychowanie, tutaj została uruchomiona rezerwa, tak żeby wykazać, ponieważ dostaliśmy wraz z informacją o ostatecznych kwotach subwencji, otrzymaliśmy również tak zwaną metryczkę do subwencji oświatowej, w której to wyliczone są konkretne kwoty na dzieci odpowiednio w szkołach podstawowych, w gimnazjach, w klasach pierwszych, drugich szkoły podstawowej, jak również kwoty, które muszą być wydatkowane w związku z organizacją specjalnej form nauki dla dzieci niepełnosprawnych. Tutaj musiałam odpowiednio dla każdej ze szkół przygotować i odpowiednio zwiększyć wydatki jakby z uwagi na to, że tą subwencję na dzieci niepełnosprawne musimy rozliczyć. To jest pierwszy rok, kiedy takie zadanie mamy realizować i mamy na końcu się z tej subwencji rozliczyć i musimy wydać na dzieci niepełnosprawne kwotę nie niższą niż kwota, która wynika z subwencji. Również jeśli chodzi o dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, tutaj szkoły wnioskowały o przeniesienie środków pomiędzy paragrafami. Jeśli chodzi o pomoc, jeśli chodzi o te środki związane z organizacją specjalnej formy nauki dla dzieci niepełnosprawnych, tutaj planujemy odpowiednio na razie 100 tysięcy na remonty i 100 tysięcy na zakup pomocy dydaktycznych. Wcześniej już mieliśmy zaplanowane na ten cel kwotę 132 581 zł, to są wynagrodzenia nauczycieli w związku z nauczaniem indywidualnym i zajęciami rewalidacyjnymi i odpowiednio poprzez referat oświaty, spotkania z dyrektorami, to są trzy szkoły, szkoła podstawowa, gimnazjum i zespół szkół w Chludowie. Z tymi dyrektorami będą prowadzone rozmowy, jakie są potrzeby odpowiednio, żeby w tych placówkach te środki odpowiednio wydatkować. Dzieci z orzeczeniami mamy o niepełnosprawności mamy w gminie 12, które uczęszczają odpowiednio do szkół na terenie gminy Suchy Las, ponieważ dzieci, które uczęszczają do szkół przepraszam, na przykład dla dzieci niewidomych albo tych szkół specjalnych. Te dzieci są odpowiednio, taka informacja idzie za dzieckiem do miasta Poznań i na te dzieci to miasto Poznań otrzymuje zwiększoną subwencję. Bo takie też wczoraj padło pytanie na komisji, także od razu już mówimy, że te dzieci, które są wykazywane w SIO, czyli w tej informacji oświatowej, to jest 12 dzieci, 8 w podstawówce i 4 odpowiednio w gimnazjum. Dziękuję uprzejmie. Czy ktoś z Państwa chciałby jeszcze coś dodać? Poproszę o opinię Komisji Finansowo-Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego, Pana Przewodniczącego. Komisja jednogłośnie za. Pozytywnie opiniowała ten wniosek. Proszę Państwa, tak? Ja mam jeszcze tylko też jedno pytanie. Skąd wziął się pomysł rozbudowy czy przeniesienia oddziału przedszkolnego do szkoły, gdzie chodzą ucznie do gimnazjum i do podstawówki w Biedrusku? Bo słyszeliśmy o takim pomyśle, że będzie odtworzony oddział przedszkolny w szkole de facto. To, to
to jest na razie propozycja, dlatego że taką informację otrzymaliśmy też od pani dyrektor zespołu szkół w Biedrusku, że taka jest możliwość. Natomiast decyzje jeszcze ostateczne nie zapadły. No, tylko że środki już zabezpieczamy. Ale jeszcze nie zostaną przekazane, tylko na razie są zabezpieczone na ewentualne prace adaptacyjne czy remontowe. Na razie nabór został do przedszkoli, został zakończony, tak? I w tej chwili od odpowiednich, no tak, ale tak czy inaczej wielu rzeczy się do września nie da zrobić, także na razie środki są zabezpieczone. Środki nie są przekazywane od razu do jednostki, w związku z powyższym po ostatecznych ustaleniach te środki zostaną albo wrócą do budżetu, albo zostaną odpowiednio zwiększone. Dziękuję. Czy jeszcze ktoś z państwa? Przepraszam, najpierw pan radny Tasarz. Ja tylko, szanowna pani przewodnicząca, chciałem zwrócić taką małą uwagę, że nie 30 marca, a 31 marca w tytule tam uchwały do góry. Mhm. To może mały tam... Ale... Dobrze. Czujność jest zachowana. Dziękuję bardzo. Mam zapisane 30 marzec. Czyli 31. Pierwszy. Tak, tej uchwały był 31. Wszystkie tak, dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś z państwa chciałby coś? Bardzo proszę, pani przewodnicząca. Ja bym chciałam zapytać się, czy to chodzi o zmiany w budynku przedszkola, czy szkoły? Dlatego, że wiem, że w zespole szkół jest także przedszkole. To chodzi o budynek zespołu szkół. Tak, pani pyta, bo w Biedrusku mamy zespół szkolno-przedszkolno-gimnazjalny. Pani pyta o to, czy to jest w ramach. Tak, czy już jest jakoś zaplanowane? Niestety nie odpowiem na 100%. Pani w tej chwili, jutro mamy spotkanie w sprawie remontów oświatowych, ale zakładam, że chodzi o remont sali w przedszkolu, w budynku przedszkolnym w ramach zespołu przedszkolno-szkolno-gimnazjalnego. Możemy się skontaktować jutro po tym spotkaniu. Mamy chyba od rana po prostu. Dziękuję. Pan radny Matysiak? Zasięgałem trochę opinii i z różnych źródeł i z moich źródeł wiadomości wynika, że to ma być remontowany jakiś odcinek czy przysposobiony odcinek, łącznik przy hali sportowej, która została niedawno oddana, także no takim ciutkę dość trudnym miejscu, że tak powiem. Czy jeszcze ktoś z państwa chciałby się odnieść? Jeżeli nie, przystępuję do czytania projektu. Projekt uchwały Rady Gminy Suchy Las z dnia 31 marca 2015 roku. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchy Las na 2015 rok. Kto z państwa jest za przyjęciem tej uchwały? 14 radnych za. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje? Jeden radny wstrzymuje się od głosu. Proszę państwa, ta uchwała będzie nosiła numer 5/44/15. Przechodzimy do następnego punktu. Punktu 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos? Pan nie widzę. Pani przewodnicząca Komisji Komunalnej Ochrony Środowiska, proszę o opinię. Komisja pozytywnie zaopiniowała ten projekt, z tym, że 4 głosami za, a 2 osoby wstrzymały się od głosu. Czy jeszcze ktoś z państwa? Przepraszam bardzo, publiczność w wolnych głosach i wnioskach. Tak, taka obowiązuje procedura. Można skorzystać? Proszę uprzejmie w takim razie. Dzień dobry, proszę państwa. Nazywam się Tomasz Dropikowski. Dwa takie słowa wstępu. Jestem przedstawicielem nowo powstałego Stowarzyszenia Porozumienie Mieszkańców Silna Gmina.
Porozumienie mieszkańców Silna Gmina wydało wczoraj, w dniu wczorajszym, oświadczenie w związku z projektem tej uchwały i chciałbym je po prostu tutaj odczytać. Stowarzyszenie Porozumienie Mieszkańców Silna Gmina stanowczo sprzeciwia się proponowanej zmianie w załączniku do uchwały nr 30/294/13 w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca obiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Proponowana zmiana nakazująca przedsiębiorcom wyposażenie swoich samochodów w urządzenia lokalizacji satelitarnej GPS, posiadanie do tego odpowiedniego licencjonowanego oprogramowania oraz udostępnianie na bieżąco tych danych gminie Suchy Las traktuje sucholeskich przedsiębiorców świadczących tego typu usługi jako potencjalnych przestępców. Nie godzimy się na prewencyjne kontrolowanie ich pracy przez urzędników. Nie wolno przyjmować, że każda firma świadcząca tego typu usługi wylewa nieczystości w miejscu tego nieprzeznaczonym. Ścigać i karać należy konkretne osoby i firmy, które dopuszczają się przestępstw i wykroczeń, a jedynym uprawnionym do tego organem powinna być policja, a nie urząd gminy. Nie zgadzamy się na stosowanie pod przymusem takiej kontroli, która niesie ze sobą dodatkowe koszty, które będą musieli ponieść przedsiębiorcy. Organy gminy nie powinny utrudniać życia mieszkańcom prowadzącym działalność gospodarczą i ingerować w wolny rynek. Apelujemy do radnych o głosowanie przeciwko tej uchwale. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa chciałby jeszcze zabrać głos w dyskusji? Pan radny Choncia, proszę bardzo. Proszę Państwa, ja uważam, że ta uchwała jest za daleko idąca. Po pierwsze, musimy wziąć pod uwagę to, że praktycznie biorąc, zgodnie z tym, co w najbliższym czasie się będzie działo, ci przewoźnicy będą mieli jeszcze mniej pracy, jak mają w tej chwili, i to, co w tej chwili obserwowaliśmy na terenie naszych wsi, między innymi w Chludowie, że były takie procedery, że oni gdzieś tam wylewali po kątach, to w tej chwili, jeżeli Chludowo zostanie skanalizowane, Goleczewo zostanie skanalizowane, w przyszłości zostanie skanalizowane Zielonkowo, to praktycznie biorąc, ci przewoźnicy tam na tym terenie nie bardzo będą mieli co do roboty. I nakłady, które w tej chwili muszą ponieść po to, żeby w ciągu 2 lat zlikwidować interes, uważam, że są za wysokie. I dlatego uważam, że gdyby nasza straż gminna sumiennie pracowała, to na pewno by w wielu wypadkach wychwyciła, przykładnie ukarała i nie byłoby tego problemu. A jeżeli strażnicy gminni przejeżdżają obok takich sytuacji, nie widzą, no to niestety mamy tak, jak mamy. Ja będę głosował przeciwko tej uchwale. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan radny Tyrka. Mam pytanie dla mojego przedmówcy. Jaki to jest nakład? Bo stwierdził pan radny, że są to wysokie nakłady. Czy ma pan jakąś wiedzę na ten temat, ile kosztuje takie urządzenie i ile kosztuje? Darek. Bardzo proszę, pan radny Matysiak odpowie. Ja tutaj może wypowiem się za pana Zbigniewa Choncię, ponieważ nie musimy być ekspertami i wiedzieć dokładnie, jakie to są koszty, ale wiemy, że elektronika w tych czasach jest bardzo droga jeszcze. W dalszym ciągu jest bardzo droga. Z tym się wiążą również utrzymanie tego sprzętu, opłacenie koncesji, które będą umożliwiały w ciągły sposób nawigowanie tego. Są to kwoty rzędu, myślę, 5-6 tysięcy. Ale jest to poparte jakąś wiedzą, jeżeli chodzi o finanse, czy nie? Bo myślę, że to są to kwoty 5-6 tysięcy. Zajmowałem się montażem takich urządzeń na innych pojazdach. Coś takiego, żebyśmy wiedzieli, o czym mówimy. Na innych pojazdach. I tak, jest to w granicach 5-6 tysięcy zamontowanie nadajnika GPS. Można było szczytywać, gdzie w danym momencie jest taki, czy to pojazd, czy takie urządzenie. Bardzo proszę, pani przewodnicząca. Nie ma tutaj z nami pana przewodniczącego ZGK, który mówił o tych kwotach. Prezesa. Z tego, co ja pamiętam, to było około 2,5 tysiąca na jeden. No właśnie. Na jeden samochód. To taki. Nie zapisałam sobie tego. No tak, czy wie? To jest jakaś chyba tam roczna czy miesięczna opłata. Nie. Czy było to mówione? Ja nie pamiętam. Nie wiem, czy pan przewodniczący.
Przepraszam, nie słyszę, co pani przewodnicząca. Czy pan pamięta, pan radny? Znaczy, bo raczej pan prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej wspominał o koszcie w swoich pojazdach, bo wszystkie pojazdy Zakładu Gospodarki Komunalnej są wyposażone w to, że jest to koszt około 2,5 tysiąca złotych. Dziękuję. Ale sam ten moduł jest do programu. Bardzo bym prosiła, kto z państwa życzy zabrać głos. Najpierw pan radny Matysiak. Właśnie chciałbym dodać, że to jest, podejrzewam, cena tylko zakupu danego urządzenia. Nie jest w to wliczone ani montaż, ani oprogramowanie do tego. Także serwis, bo to wszystko trzeba serwisować jednak, żeby to miało poparcie jakieś rzeczywiste i odniesienie do rzeczywistości, to musi to być na licencjonowanych oprogramowaniach i częściach tego. Kto z państwa jeszcze chciałby zabrać? Bardzo proszę, pan radny Przybylski. Jeśli można byłoby się popuścić w jakieś podsumowanie tej dyskusji, to no, trudno odmówić tutaj racji panu Ropikowskiemu, ponieważ sytuacja pewnie wygląda tak, że 10% ludzi, którzy zajmują się tego rodzaju usługami, nie jest uczciwych i my to czujemy, widzimy i to jest oczywiste. Natomiast prawo powinno być tworzone przede wszystkim dla tych 90%, którzy są uczciwi. Natomiast dla tych, którzy są nieuczciwi, dla tych 10%, to powinny być inne sankcje, jak gdyby, no i one przecież są w prawie zapisane. Kwestia jest tylko ich egzekwowania. Natomiast jeśli brak tego egzekwowania, no to w moim przekonaniu no nie należy zastępować braku skuteczności tworzeniem restrykcyjnego prawa, które dotyka ludzi uczciwych. Dziękuję. Czy jeszcze ktoś z państwa chciałby zabrać głos? W takim razie... Przepraszam, a stanowisko komisji jakie było? Przepraszam bardzo. 4-2 za. W takim razie... Radny był na komisji. Przepraszam, tak, ale nie dosłyszałem. Nie udzieliłam głosu panu radnemu. Pan wójt. Bardzo proszę, pan wójt. Przedstawił uzasadnienie, tak. No, tak jak wspominaliśmy na ostatniej sesji, spotykamy się z tego typu sytuacjami negatywnymi i oczywiście można powiedzieć, że to prawo w jakiś sposób będzie dotykać tych uczciwych, tak? No, ale no, prawo niestety musi być przestrzegane przez wszystkich, więc ciężko stworzyć takie prawo, które będzie tylko odnosić się do jednej grupy jakiejś, tak? Zakładając, że tylko 10% jest w jakiś sposób naruszających przepisy dotyczące ochrony środowiska. Także no, takie uzasadnienie, dodam tylko tak, że w naszych przepisach dotyczących koncesji na wywóz w tej chwili są 22 firmy, z czego 7 firm jest firmami lokalnymi i niestety nasze podejrzenia, które w tej chwili są badane, dotyczą przede wszystkim niestety firm lokalnych, tak? Naruszanie przepisów przez firmy lokalne, to w tej chwili jest sprawdzane i przez Straż Miejską, i przez Akwanet. Dziękuję bardzo. Bardzo ja proszę, pan radny Pilas. Znaczy, ten temat był bardzo szeroko omawiany i co do zasadności, to wszyscy jakby mieliśmy zgodę, że nie ma jakby tego dowodu namacalnego, że ktoś postąpił nieuczciwie. Ten sprzęt miał pomóc w udowodnieniu przekroczenia tego prawa. Ale nie rozmawialiśmy na komisji o tym, żeby współfinansować może zakup tego urządzenia. Ba, ja myślę, że w gminie wiemy, kogo podejrzewamy o wywożenie tych nieczystości. I można by było tym, że osobom założyć taki GPS, pozostałych jakby nie karać, albo współfinansować. Nie wiem. Bardzo, naznaczyć chwileczkę, bardzo bym prosił o uporządkowanie dyskusji. Bardzo proszę, pan wójt. No, przede wszystkim protestuję przeciwko temu, żeby ex cathedra stwierdzać, kto jest podejrzany i komu można, a komu na pewno powinniśmy coś takiego przekazać. Bo to byśmy wtedy mogli dojść do jakiegoś absurdu i opierać nawet sprawę o wokandę, bo mogliby nas skarżyć za sam fakt stwierdzania, że są w grupie powierzonych. Albo mają koncesję, albo nie mają koncesji. Natomiast problem tak naprawdę, proszę państwa, polega na tym, że z jednej strony, bo pamiętamy nasze tutaj
gorące dyskusje na temat sytuacji z Rowem Złotnickim, z Jeziorem Strzeszyńskim, z tym wszystkim, co dotyczyło gminy, zarzuty, które były kierowane pod adresem gminy. Proszę Państwa, ładunek azotu i fosforu, który jest zawarty w jednej beczce spuszczonej do na przykład Rowu Złotnickiego albo po prostu do kanalizacji sanitarnej, nieraz do deszczowej, jest tak ogromny, że szkoda w ekosystemie jest nawet trudna do określenia. To jest 11 metrów sześciennych surowych ścieków, które po prostu od razu tam podnoszą wskaźniki E. coli gdzieś do poziomu 50 tysięcy od razu. Już nie mówię o fosforze, o azocie i innych zawiesinach. I tutaj oczywiście szczególnie my jako gmina Suchy Las jesteśmy uprawnieni do tego, żeby tak ostre zasady wprowadzić w tym zakresie. Szczególnie my, bo byliśmy przez 3 lata czołgani za to, że gmina Suchy Las, bo tak było to określane, gmina Suchy Las, mieszkańcy osiedli swojego lasu spuszczają ścieki, nawet nie wprowadzają, spuszczają ścieki do Jeziora Szczeszyńskiego. Dzięki temu będziemy mieli kontrolę nad tym słabym ogniwem, bo to jest słabe ogniwo. My mamy dowody na to, że niestety zdarzają się sytuacje spuszczania do kanalizacji sanitarnej, spuszczania do deszczówki, a może nawet bezpośrednio do cieków, do gleby. Proszę Państwa, gdyby była możliwość wprowadzenia przez gminę Suchy Las kary 50 tysięcy, tak żeby takiego kogoś wyeliminować jednorazowo z rynku, za spuszczenie do rowu wylatuje z branży. To oczywiście można byłoby coś takiego wprowadzić, natomiast my tego nie możemy zrobić. My możemy tylko i wyłącznie wprowadzić inne narzędzia i to są właśnie te narzędzia. Niestety odpowiedzialność branżowa to nie jest dobre rozwiązanie. Odpowiedzialność branżowa musi tutaj się pojawić i ci, którzy są uczciwi, na pewno potrafią to zrozumieć. Inną kwestią pozostaje, czy gmina nie może jakoś finansować tych urządzeń i oddawać na przykład użytkowanie albo w dzierżawę, żeby było bardziej sprawiedliwie. Natomiast moim zdaniem takie urządzenia powinny być, one pozwalają nam kontrolować w 100%, znaczy mieć pewność, żeby Państwu za rok powiedzieć, dajemy Wam gwarancję, że nasze firmy, które mają koncesję w gminie Suchy Las, nie wożą nielegalnie, nie zrzucają nielegalnie ścieków. Czy w takim razie moglibyśmy liczyć na następną sesję Rady Gminy się z uchwałą, która określałaby te zasady? W sposób wielowariantowy. Tak. Dziękuję bardzo. Nie. Ja nie wycofuję. Mówię, że jesteśmy w stanie na następną sesję przygotować uchwałę uzupełniającą do tej uchwały, która pozwoliłaby na użytkowanie, na przykład będących własnością gminy urządzeń. No to wtedy podejmiemy tą uchwałę. Tak, to wyjaśnia sprawę. Pan radny Korytowski. Ja tylko chciałem, wydaje mi się, że to rozwiązanie jest bardzo dobre i chyba w jakiś sposób rozwiązuje tą kwestię. Ja tylko chciałem zwrócić uwagę na jedną rzecz, że to, że będą miały zainstalowane te pojazdy, które mają koncesję na terenie gminy, to do końca nie możemy być, że tak powiem, spokojni i do końca nie możemy, ja tak powiem, zwalniać czujności policji czy straży gminnej, bo przecież mogą przyjechać tutaj na nasz teren zupełnie inne pojazdy, które nie są zupełnie z tego terenu i nie mają takich urządzeń i spuścić po prostu też takie ścieki. Także to niewątpliwie w jakiś sposób na pewno daje pewność monitorowania pojazdów z terenu gminy, które mają po prostu koncesję na terenie gminy, ale nie daje nam kompletnie 100% pewności, że ktoś inny po prostu tego nie zrzuci. Także wydaje mi się, że to rozwiązanie tu zaproponowane jest chyba najlepsze i najmniej uciążliwe będzie dla właścicieli sesji. Ja jeszcze nie wiem. Dziękuję. Czy pan radny Pilas chciał się odnieść? Tak, ja chciałem zawnioskować o wycofanie tej uchwały i podjęcie kompleksowo tego, co powiedział wójt i tej uchwały razem. Żebyśmy później nie rozmydlali, że coś nam nie wyszło. Wniosek. To w takim razie proszę o sformułowanie wniosku. Wnioskuję o wycofanie tej uchwały i uzupełnienie jej o propozycje, które określił tutaj wójt przed chwilą. I o podjęcie tej uchwały na następnej sesji.
przyjmuję wniosek. Kto z Państwa jest za przyjęciem wniosku pana radnego Pilasa? Czternaście osób za. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jeden wstrzymujący się. W takim razie ulegnie zmiana numeracja uchwały. Uchwała zostanie wycofana. Proszę Państwa, w takim razie następuje zmiana numeracji. Punkt 11 będzie punktem 10, 12, 11, 13, 12, 14, 13, 15, 14, 16, 15, 17, 16, 18, 17, 19, 18, 21, 20, 22, 21 i 23, 22. Przechodzimy w takim razie do następnego punktu, punktu 10. Podjęcie uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Suchy Las w 2015 roku. Czy Pani Przewodnicząca zechce się ustosunkować? Tylko powiem, że komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała tę uchwałę. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa chciałby coś dodać? W takim razie przystępujemy do głosowania. Czytam projekt uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Suchy Las w 2015 roku. Kto z Państwa jest za przyjęciem tej uchwały? 15 radnych jednogłośnie za. Uchwała nosi numer 5/45/15. Przechodzimy do następnego punktu, punktu 11. Podjęcie uchwały w sprawie nazwy ulicy w Biedrusku. Pan Przewodniczący Matysiak chciałby się odnieść? Komisja pozytywnie zaopiniowała. Wariant B. Przy 3 głosach za, 1 wstrzymującym się. Z uwagi na to, że na zebraniu osiedlowym była głosowana propozycja nazwania tej ulicy Garażowa. Jednak opinia zebrania nie jest wiążąca dla rady i dla wójta. Z uwagi na to, że powstają już tam budynki, przychylnie też spojrzeliśmy na nazwy tych ulic, Kamienna i Piaskowa, ze względu na połączenie tak jakby ciągu dalszych ulic, gdzie jest Szmaragdowa, Brylantowa, tak zwane osiedle kamieni szlachetnych. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby coś dodać? Czy mogę przeczytać w takim razie uchwałę wersji B? Tak. Czytam projekt uchwały w sprawie nazwy ulic w Biedrusku. Dnia 31 marca 2015 roku, wersja B. Kto jest z Państwa za przyjęciem tej uchwały? Dziękuję. 15 radnych za, jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 12. Podjęcie uchwały w sprawie nazwy ulicy w Suchym Lesie. Poproszę pana przewodniczącego o ustosunkowanie się do tej uchwały. Chwileczkę. Jednogłośnie pozytywnie zaopiniowana. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa chciałby coś dodać? W takim razie przystępujemy do głosowania. Czytam projekt uchwały. Uchwała Rady Gminy Suchy Las z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie nazwy ulicy w Suchym Lesie. W
paragrafie pierwszym nadaje się nazwę ulicy w Suchym Lesie, ulica Grabowa. Kto z Państwa jest za przyjęciem tej uchwały? 15 radnych za, jednogłośnie. Dziękuję. To 7. Stary numer uchwały 5 łamane przez 47 łamane przez 15. Przechodzimy do następnego punktu, punktu 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez wójta gminy Suchy Las w trybie bezprzetargowym aneksu do umowy najmu na okres do 10 lat. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Bardzo proszę, Przewodniczący. Komisja jednogłośnie za, pozytywnym przyjęciem. Czy ktoś z Państwa chciałby dodać coś na ten temat? Jeśli nie, czytam projekt uchwały. Uchwała, projekt uchwały Rady Gminy Suchy Las z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez wójta gminy Suchy Las w trybie bezprzetargowym aneksu do umowy najmu na okres do 10 lat. Kto jest z Państwa za przyjęciem tej uchwały? 15 radnych za, jednogłośnie. Przechodzimy do następnego punktu. Punktu 14. Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. Bardzo proszę, pan. Komisja jednogłośnie pozytywnie opiniowała. Czy ktoś z Państwa chciałby coś dodać na ten temat? W takim razie czytam projekt uchwały. Uchwała Rady Gminy Suchy Las z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. Kto jest z Państwa za przyjęciem tej uchwały? 15 radnych za, jednogłośnie. Uchwała została przyjęta, numer uchwały 5 łamane przez 49 łamane przez 15.